Witajcie moi drodzy w Oczami Berskiego. Dzisiaj tematem będzie rodzeństwo. I ten temat był zadany pod moim pierwszym odcinkiem z tej serii. I tak przez ten czas zawsze się zastanawiałam, kurczę, co ja mogę nagrać, co ja mogę powiedzieć. Ja wiem, co tu można powiedzieć o rodzeństwie. I tak z tym tematem zwlekałem, aż w ogóle o nim zapomniałem. Jakoś tak niedawno przeglądałem komentarze i właśnie w komentarzach jakoś mi się nawinęło znowu rodzeństwo. I pomyślałem, kurczę, już wiem, co mogę nagrać. Kurczę, on tyle czasu musiał czekać, żebym ja wreszcie namyślił się, co mam powiedzieć po takim czasie. No, ale już się namyśliłem mniej więcej, chyba wiem, co wam mogę powiedzieć. Przejdźmy do tematu. Mam dwie siostry. Jedną młodszą o rok, drugą 4 lata. Nasza trójka przez ten czas bardzo dużo przeżyła. Wiecie, wspólne wycieczki, jakieś zabawy, wyjazdy, święta, różne spędzone razem. Wiecie, przez ten cały czas zawsze w sumie jesteśmy razem. Nawet teraz, kiedy nagrywam. Jedna coś tam robi, tutaj, druga tutaj. Obie, cały czas. No cóż, takie życie. W ciągu tego całego okresu zdarzały się takie różne sytuacje, różne fajne, pozytywne, ale też takie negatywne. Kłótnie. O Boże, ile my mieliśmy kłótni. Ja nie mogę, w sumie. No tak. W sumie my teraz też się kłócimy. Ale jest tego mniej. No, o wiele mniej. Jednak z wiekiem coraz mniej się kłócimy, coraz lepiej się dogodujemy. Dalej jakoś tam ten czas mija w naszym gronie. Tak szczerze mówiąc, to gdy pomyślę o tym całym czasie, który razem spędzamy, w tych wszystkich dobrych momentach, w tych wszystkich złych, czasami nawet były takie momenty, że już miałem ich dosyć, że dosyć was mam, odejdźcie ode mnie, po co ja mam siostry? Nieraz były takie momenty, na pewno. No wiecie, jak to jest w rodzeństwie, na pewno, no jeżeli ktoś ma. Czasami się zastanawiałem, jak by było, gdybym nie miał sióstr, gdybym był jedynakiem. Wiecie co, cieszę się, że nie jestem jedynakiem, że jednak mam to rodzeństwo. Z drugiej strony nie chciałbym mieć więcej już, ale mniej też. Jednak dwie siostry i ja trzeci rodzynek taki pasuje. Nie mam brata, więc nie wiem, jak to jest mieć brata. Czy może lepiej by było mieć brata niż siostry? Czy może jednak lepiej siostry niż brata? Nie mam zielonego pojęcia i raczej tego nigdy się nie dowiem. A z drugiej strony w sumie ja nie wiem, czy mi jest brat potrzebny. No bo mam siostry. A ja wiem, brat bratem, ja wiem. Jakoś tak. Nie narzekam, że go nie mam, ale też nie narzekam. Nie narzekałbym, gdybym go miał raczej, tak myślę. No ale... no. Nie wiem, jak jest u innych. Mogę jedynie się domyślać, więc wypowiadać się bardzo nie chcę, bo po prostu nie mam takiej klarowności do końca pełnej, jak u innych jest. No i dlatego, że nie wiem, jak jest u innych, nie bardzo mogę się wypowiadać, no to... może wy napiszecie coś w komentarzach, czy macie rodzeństwo, jeżeli tak, to jakie? Ile młodsze, czy starsze? I jakie są między wami relacje, czy są dobre, czy jednak złe, jednak się nienawidzicie, kłócicie, bijecie, nie wiem, czy jednak kochacie, pomagacie sobie i tak dalej. Ciekawy jestem naprawdę, no moglibyście coś napisać w komentarzach, jeżeli oczywiście macie chęć, a ja bardzo was do tego zapraszam. Na przykład mój kolega ma starszego brata i na niego narzeka, nie lubi go wręcz. Ale co do czego, też się jednak okazuje, że nagle go jednak lubi, nagle mu coś brakuje i takich ich sprzeczek. No tak to wygląda, ale jak dokładnie jest z innymi, tutaj ciężko mi się wypowiedzieć, mogę jedynie powiedzieć coś o sobie, właśnie tak jak teraz powiedziałem. I to chyba tyle z Oczami Berskiego. Bo nie wiem, co tu mogę jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o całe te inne stosunki innych. Ja jestem zadowolony, że mam dwie siostry. Cieszę się, że nie mam ich więcej, ale cieszę się też, że nie mam ich mniej. To jest taka najbardziej optymalna liczba, moim zdaniem. Chociaż czasami doprowadzają mnie do szału. No ale to jest norma. Przecież w rodzeństwie zawsze może być sprzeczki. Więc taki to był krótki film. i wcale go nie nagrałem, dlatego że nie mam co innego nagrać, żeby w tygodniu była, wiecie, systematyczność. W ogóle to nie jest z tym związane, że ja szukam na siłę tematu i coś nagrywam, bo nie mam nic innego do nagrywania. W ogóle nie, w ogóle tak nie jest. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście wykazać się możecie w komentarzach, dać lajka, nie wiem, zagłosować gdzieś w ankiecie. Moje media społecznościowe. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć, papa. Do następnego odcinka. Cześć.